Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Tak jest, dzisiaj będą kolejne grube emocje, mam nadzieję. Zobaczymy, co się wydarzy. Powiem wam, że coraz więcej osób gra w ten tryb Fortnite. Myślę, że coraz więcej osób po prostu ma więcej wolnego czasu ze względu na, no wiecie, jaką sytuację teraz panującą. O, tak. A my tu mamy sobie Zenwo ze skrętnym takim spoilerem. Kojarzycie ten samochód? Poczekajcie, tylko musimy trochę zwolnić, żeby było widać, jak on się skręca. To jest bardzo ciekawe auto, patrzcie na to. Widzieliście kiedyś taki samochód? Patrzcie na ten spoiler. No to jest po prostu masakra. Jeden z takich bardziej unikalnych samochodów w grze, trudno dostępnych dosyć. Ale kurczę, interesujący, no nie? To będzie nasza dzisiaj taka furka odcinkowa, którą będziemy sobie śmigać w przerwach podczas ładowania eliminatora, czyli trybu Fortnite, mojej ulubionej serii z Forza Horizon 4. Szybka ta fura jest, muszę wam powiedzieć. Wiecie co? Ostatnio mam strasznie dużo takich pytań typu: Lucek, jaki samochód wybrać? Ale wiesz, tak w rzeczywistości, nie w grze czy coś. I tak ludzie oglądali moje filmy, kiedy gdzieś tam grałem w jakieś samochodówki czy coś, i teraz uważają mi za jakiegoś eksperta, że ja się tam znam na samochodach czy coś, że mógłbym doradzić, czy wybrać Audi ze skrzynią manualną, czy na przykład ze skrzynią automatyczną. Na przykład, nie? Ostatnio miałem takie pytanie. No kurde, ja aż tak się nie znam na tych rzeczach, ja wiem tylko mniej więcej co powinienem naprawić, powiedzmy, w swoim samochodzie, co mogę zrobić, czego nie mogę zrobić. I tyle, i samochód daje do mechanika, on się tym bawi, ja tego tam nie dotykam, bo to są skomplikowane rzeczy, trzeba mieć doświadczenie i tak dalej. Ja nigdy nie pracowałem przy samochodzie dłużej niż godzinę, no. Przeważnie była to zmiana kół, albo gdzieś tam mojemu bratu mechanikowi pomagałem przy zrobieniu czegoś, ale to naprawdę chyba 2 czy 3 razy w życiu moim. Także to nie były jakieś skomplikowane rzeczy, to było tam jakieś tam pierdoły. Ale to, wiesz, to nie oznacza, że jeśli gram w gry wyścigowe, to się kurde bardzo dobrze znam na samochodach, no ja. Już od kilku odcinków mówię, że trzeba zrobić pojedynek kupa kontra kupa, no. Tyle razy już to mówiłem, no i musimy kurde zrobić, musimy, chodź tu. O kurde, on się tam rozpędził trochę i chyba jedzie w dobrą stronę, no raczej. Dobra, spróbujmy tu pojechać. Tak, chyba wybrałem dobrą drogę. I możliwe, że go wyprzedzę zaraz, bo on pojechał taką krętą ścieżką, krętą nitką. Jak się tutaj rozpędzę, to powinienem go wyprzedzić. Mamy daleko do celu. Patrz, widzę go. Mimo że on jechał w dobrą stronę, to powinienem dać radę go wyprzedzić, jeśli mnie nie zablokuje jakoś chamsko. O ty dziadu mały! O ty mały dział! Dobra, ja jadę na skróty, cześć. Tak, tu są skróty. Nie każdy o nich wie, ale one są trudne do ogarnięcia. Ojej, jedź prosto, gościu. Jezu, jak on rzuca tutaj! O nie, to nie będzie. O shit! O shit, dobra. Muszę jakoś się ogarnąć tutaj. Pójdziemy trochę. Nie no, musimy na przełaj cisnąć już. Już nie ma jak, nie ma jak. Kupa kontra kupa będzie przegrana. Dobrze on zrobił, że pojechał tym asfaltem, ale mój jedyny ratunek teraz jest taki, żeby jechać na przełaj. Jedyny ratunek, moi drodzy. I czy się uda? Gdzie on jest? Patrz. Chyba wygram. Porobiony, gościu, pięknie. I w dodatku jestem w swojej ulubionej lokacji, gdzie zawsze mam fajne dropy. Ekstra, no prawie zawsze, czasami się nie udaje. Bierzemy Nissana GTR-a, zobacz. Także kupa kontra kupa już na pierwszym pojedynku porobiliśmy. A czekaj, bo tu mamy następnego jegomościa. Chodź, chodź, co ty tutaj masz? Okej, okay, miniacza, no dobra. Ale wiecie co, nie mam aż tak bardzo dobrego samochodu. Więc no możemy w sumie... Bo tak, na ostatnim odcinku mówiłem, że teraz jak będziemy mieli jakiś bardzo dobry samochód, no to nie bierzemy tych słabszych na pojedynek. Wiecie o co chodzi, żeby było ciekawiej po prostu. No co to za sztuka pokonać kogoś, kto ma słabsze auto? No żadna. Dlatego tak sobie... Ojej. Postanowiłem, że wiesz, że żeby brać kogoś no lepszego zawsze. No ale tutaj akurat Mini Cooper wcale nie jest aż taki zły.
bo tutaj mam tylko poziom wyżej, więc powiedzmy, że jest w porządku. On mi się tak napatoczył. Czekaj, tutaj domek trzeba ominąć, bo będzie wstyd jak prze... Kurde, czemu on nie skręcał na tym offroadzie? Patrzcie, ja skręcałem? Nie, i teraz nie przejadę przez ten murek! Kurde! Jedź, sprzęgło, kop, wszystko! Oh! Niedobrze! Niedobrze, Mini Cooper mnie chyba ogra na początku. Ale jeden pojedynek wygrałem, kupa kontra kupa zrobiona jest, no. Już od... Ja pierni... Ale nie fart, jedź, kopię to sprzęgło, on nie chce jechać. Ja... Ej, tu jest Cooper chyba lepszy niż ten Nissan. Słuchajcie, napęd na 4 koła, on nie chciał tam skręcić. Moja jedyna szansa. Jezu, ale on ciężko. Moja jedyna szansa tego po prostu... O nie... Tutaj chyba będziemy mieli jeszcze kawałek przez las, nie? Tam może on się gdzieś rozwalić, ale... On jest właśnie mały, on jest wolny. I on między tymi drzewkami powinien fajnie sobie wycyrklować. No nic, ja cisnę już wiesz, na pałę, bo to... Nie ma ja... O. I proszę, od nowa, kurde. Ej, strasznie było tym Nissanem, on nie chciał tam mi skręcić w ogóle. Skręcałem już, tak kierownicę miałem, już powinien tam, wiesz... I pojechał prosto na ten budynek, a ja ten budynek widziałem chyba z 10 km. O, patrzcie, co mi tu wypadło. Volvo V60, gościu. Jak ja dawno nie miałem tego samochodu. Ja nie wiem, czy go w ogóle miałem w eliminatorze kiedykolwiek. Cały czas się tutaj trafia na jakieś nowe auta. Poprzednio się napaliłem na BMW, które było dosyć szybkie, ale no niestety udało mi się nim przegrać. Tak było, no. Ale teraz mamy Volvo i ja kiedyś ten samochód robiłem na offroad w Fordzie Horizon 4 i powiem wam, że on naprawdę jest dobry na te offroady. W standardzie mamy napęd na 4 koła i on sobie radzi bardzo dobrze. Radził. Zobaczymy, jaki jest skonfigurowany w... Tutaj. Czekaj, to ktoś tu, kurde. Siemano. O, to będzie dobry pojedynek. Dawaj, Volvo z trzeciego poziomu kontra jakiś Lancer z czwartego. Oba samochody mają napęd na 4 koła. Zobaczymy, co okaże się lepsze. Lancer jest chyba gdzieś koło mnie, tak. Jest koło mnie. Ale mówię wam, to Volvo zaskakująco dobrze się spisywało, jak miałem je porobione. I teraz też jedzie całkiem dobrze. Jak na samochód z trzeciego poziomu, no to kurde, trzeba powiedzieć, że śmiga. Ale Lancer jest równie szybki i musimy wykazać się tu sprytem, więc ja proponuję... O kurde, on jest naprawdę szybki. Musimy jak najmniej rzeczy tutaj rozwalać. Powiedział Lucek, wjeżdżając w młody lasek. Tu musimy sobie pojechać, bo są tam trochę, no ujo, no wyprzedzą. Dobra, i teraz w te fioletowe kwiatury wjeżdżamy. Tutaj tak wbrew pozorom jest dosyć równo. Powiedział Lucek, wyskakując 5 metrów do góry samochodem. Ale ciśniemy, zobaczcie, na razie na równo. Dawaj, Volvo. Szwedzka siła, dawaj! Szwedzka teraz to chyba chińska. Patrz, jak się spycha, gościu! O nie! Kurde, headshota mi sprzedał. Sęk w tym, że Volvo naprawdę było szybkie i wyglądało to tak, jakbym tego Lancera mógł tam spokojnie wyprzedzić, no nie? On tam gdzieś zostawał z tyłu na tych wybojach i tak dalej. Jakby dałbym radę na prędkość, tylko on był tak trochę bardziej z przodu i no lepiej było mu właśnie do spychania mnie, nie? Żeby mnie tam przyblokować. No słuchajcie, to jest wojna. Tak to tutaj wygląda. Ja nie za bardzo mogę się spychać. Ojej, co mi się tu stało z autem? Lancera zatrzymuje taka mała rzeczka? Znaczy, to jest już inny Lancer, ale w sumie nie dziwię się temu typowi, że tak wolno jechał wtedy, patrz. Przez to przejechał Lancer i się rozwalił? Nie, no coś nie tak. Nie, gościu, nie bierz mnie na pojedynek, ty masz gorszy samochód. Ej, dobra, bo ostatnio Mini Cooper mnie załatwił. Już myślałem, ech, dobra, no pojedziemy, no jak chce się ścigać, to nie ma problemu, no. Dobra. Ostatnio w ogóle zacząłem sobie więcej grać w gry symulacyjne, głównie w Assetto Corse i wiecie co, strasznie długo zajmuje ustawianie tej gry, szukanie jakichś odpowiednich ustawień, modów i tak dalej.
Ale powiem wam, że finalnie już dochodzę do takiego momentu, gdzie wszystko mam poustawiane tak, jak mi się podoba. I kierownicę sobie tam, ten Ford Speedback, te wszystkie siły ustawiam tak, żeby to było jak najbardziej realistyczne. I powiem wam, że jest kosmos, jest po prostu totalny wypierd. Bardzo, bardzo fajnie się w to gra. Natomiast moje odczucia na początku, jak zagrałem w Ostokorce, to wiesz, wszystko takie toporne, wszystko takie do niczego było w tej grze. I gra sama w sobie, tak jakbyście ją kupili sobie na konsolę, gdzie nie można żadnych modyfikacji zainstalować, byłaby bardzo słaba, no strasznie. Dlatego, że tam w ogóle nie ma żadnego kontentu, to nie jest produkt gotowy moim zdaniem. Jest bardzo mało rzeczy do roboty tam. I dopiero po zainstalowaniu jakichś tam modyfikacji, ta gra ma sens. I tutaj trzeba się naprawdę bardzo, bardzo dużo bawić w te ustawienia wszystkie, w te takie różne, pobierać rzeczy do tej gry. I to są, pobierać rzeczy, to są całe gigabajty danych do pobrania, no. To jest dziesiątki gigabajtów do pobrania różnych modów, różnych nowych samochodów, różnych jakichś tam ustawień. Naprawdę, tego jest bardzo dużo i zanim ta gra faktycznie staje się dla ciebie przyjemną, no to musisz poświęcić dużo czasu, żeby się jej nauczyć w ogóle obsługiwać, wczytywać mody i tak dalej. Ale jak już poświęcimy sobie na to powiedzmy 2 tygodnie czasu, to naprawdę robi się mega, mega przyjemnie i robi się tak... No, że nie można się aż oderwać, bo masz takie wrażenie, jakbyś faktycznie prowadził prawdziwe auto. I to jest fantastyczne wrażenie, to jest fantastyczne uczucie, bo nie musisz kupować jakiegoś tam auta, żeby poczuć jakby wrażenia z jazdy nim. O, częściowe wiadomo, że nie ma tutaj przeciążeń, przynajmniej na moim stanowisku żadnych. Mimo to i tak bardzo fajnie się śmiga na tym, naprawdę i... Wow, ja jestem w szoku. Ja po prostu nie nagrywam takich gier, bo one są nudne do oglądania, tam się nic nie dzieje dla widza, nie ma nic ciekawego, nie ma takiego ładnego świata, wiecie, jak w Fordzie, nie ma takich... Ta gra po prostu nie jest tak ładnie wykończona, no, na przykład weźmiesz sobie, wczytasz jeden samochód będzie ci brzmiał ładnie, fajnie, a drugi będzie brzmiał tak, jakby miał przestery jakieś, albo ten dźwięk będzie, no, paskudny, nie? Jakby jest dużo takich sytuacji, momentów, w których... Tamta gra jest po prostu bardzo słaba, dlatego no trzeba ją sobie jakby stworzyć pod siebie, wykorzystując różne modyfikacje i rzeczy, które musisz do niej wczytać. Tam część osób mówi, Lucek nagrywa, jest to Corse, to symulacja, to fajne, to kierownica i tak dalej. Tylko problem jest w tym, że to nie jest fajne do oglądania, no. Ja jak nagrywam z Assetto Corse coś, to już naprawdę, jeśli mam bardzo poważnie zmodowaną grę i coś ciekawego do pokazania, bo jeśli jest, jakbym miał wam pokazać jakiś tor, na którym robię 30 kółek, no to... No kto by wytrzymał, oglądając coś takiego, prawda? A tutaj zobaczcie, w trybie Fortnite cały czas coś się dzieje, tu mnie ktoś atakuje, tutaj jest inny samochód, nie? Tutaj coś zmieniam, widok z kokpitu jest w Fordzie, no, taki zabawkowy i na nim się praktycznie w ogóle nie gra, a w Assetto Corse na tym widoku z kokpitu gra się cały czas, bo jest po prostu fantastyczny i naprawdę czuć to auto ze względów po prostu lepszej fizyki, no. To by było też ciekawe połączenie Assetto Corse, czyli fizyka z Assetto Corse i sposób wykonania z Forza Horizon. Z tym, że nie wyobrażam sobie jeździć samochodem z Assetto Corse gdzieś tak po offroadzie, że na przykład bierzemy sobie takiego Porsche Macana i tak jak teraz gładziutko sobie jedziemy na offroad, tam w Assetto Corse samochód wyleciałby w powietrze momentalnie. Ostatnio pisaliście mi, że w lesie są fajne dropy, że ktoś z was pojechał sobie do gęstego jakiegoś lasu i znalazł tutaj dropy z 10 poziomu. Faktycznie, jest coś tutaj, mamy 4 poziom, ale to już spotkaliśmy wcześniej. Mamy 4 poziom, no tutaj widzicie, z daleka nie widać tych samochodów, tych dropów, które można zdobyć, prawda? Moglibyśmy pojechać do kamieniołomu, ale już widzę, że ktoś tam się kręci, więc możliwe, że samochody są zabrane, ale... Patrzcie, tutaj możemy sobie zerknąć. Mamy dwa dropiki, ktoś tam na dole się ściga. Zobaczmy te dropy. I pyk. Hops. Kurde. I hops. Znaczy Macan jest już bardzo dobrym samochodem. Wątpię, żebyśmy coś tutaj lepszego znaleźli. Drugi poziom. I poziom numer
2. No to faktycznie nie opłacało się. Zjedźmy jeszcze na ten gęsty las, zobaczmy co tam jest. Kiedyś jak się już tak dobrze nauczę grać w tego eliminatora, że będę wiedział gdzie są dokładnie te końcowe punkty i się dobrze wszystkiego nauczę, to musimy zrobić koniecznie taki challenge, żeby wygrać eliminatora, słuchajcie, Mini Cooperem. Wyobrażacie sobie coś takiego? Wygrać! Gdzie ja do tej pory tylko raz wygrałem i to w dodatku raz na odcinku, razem z wami. A? To by było niezłe wyzwanie. To trzeba by było gdzieś się ukrywać przez cały, wiesz, ten, nie? Gdzieś tam się skitrać tym Mini Cooperem i potem pod koniec gdzieś jechać już w kierunku tej mety. I tak wątpię, żeby się udało wygrać tak szybko, no bo przecież te samochody, co ludzie mają pod koniec, to one cztery paki cisną. O kurde, ty. Tu zaraz będzie po mnie. Dawaj, Makan, uciekamy, stąd tu się kończy strefa. O, man. Poważnie? O ja. Ja nie wiem, czy ucieknę z tego. Dobra, tu musimy trochę zwolnić mimo wszystko. Nie no, dobra, tutaj ta strefa jeszcze tak nie zapiernicza, to nawet takim Makanem powinienem uciec. Ale jestem daleko od kolejnej strefy chyba. Byłem daleko, już się zbliżam na szczęście. O ja, ale bym wtopił. Ja tutaj się zagadałem, tutaj szukam jakichś samochodów, tutaj tamto, tu Assetto Corsa. A to proszę, bym wpadł, już by był koniec meczu. Tu mamy sporo ludzi, jakieś dwa dropy, wątpię, żeby były coś warte, bo już by na pewno dawno były sprzątnięte. Czwarty poziom i poziom numer... Fizyk, to blisko trzeba podjechać, a nawet i zobaczcie, teraz się nie doczytam. Czwarty, dobra, to nas nie interesuje, jeszcze tam na górze coś widzę jest. I tak musimy tu wjechać, bo tu jest strefa. A ciekawe, o ktoś tutaj też jedzie. Będzie pojedynek? Kurde, może być. No i drugi, to się w ogóle nie opłaca. Ktoś tu podjechał, ale pojechał w drugą stronę nagle, tak jakby się rozmyślił. A ja wcale nie mam dobrego auta. Co oni tu mają za auta? O kurde, tu jest ta Cayena. Nie Cayena, Cayena dobrze, powiedział Cayena. Ej, nie, nie wysłał mnie na pojedynek, nie chciał się ze mną. Ktoś ma Aventadora z 9 poziomu. Dziękuję bardzo. To jest, już wiem, kto wygra chyba ten mecz. Tak, mamy 9 graczy. Ktoś tutaj już nie chce się ścigać, ucieka ode mnie. Zobaczcie, to już jest koniec meczu, więc ludzie chcą dotrwać do tego końca. A, jest tutaj gościu. Dawaj go. Teraz gdzie? O nie, o nie, o nie, coś ty Lucek zrobił! Dlaczego tak? Mogłem jechać w tą samą stronę co on. O nie, dawaj, nie poddajemy się, nie poddajemy się. A to już nic z tego nie będzie, bo to jest... Oh my god! Niemożliwe! Niemożliwe, to już jest tam, o nie. Czekaj, ostatni ten, ostatni showdown, o nie, jak? Niemożliwe, że to... Op! What? Ty patrz! Przed samą przegraną anulowali pojedynki, jaki fart! On już był przy mecie! On już był przy mecie, dobra, musimy jechać w tamtą stronę. Bo to będzie na bank w tamtą stronę będzie, no nie ma siły. Na bank w tamtą stronę, gdzieś mi się już... O, widzę cel, widzicie? Tam daleko, tylko kurde, ktoś ma Aventadora, ciężko będzie prześcignąć Makanem Aventadora raczej. Jo, ale fart, ja już myślałem, że to będzie koniec, nie? Już myślę, o dobra, będzie trzeba od nowa tego eliminatora cisnąć. A tu proszę! Proszę, jaki fart... Ej, dawno nie miałem takiego farta jak dzisiaj. Przed samym końcem pojedynku, gościu już się cieszył, a będę miał poziom wyżej. A ja jeszcze sprawiłem, że on jest dalej od tego końcowego celu. O kurde, 2,5 km to jest bardzo daleko. Ale na pewno nie pojadę drogą teraz. Musimy ominąć Centrum Horizon, Festival Horizon. Pojedziemy sobie tu i pojedziemy tak jak ten gracz, co tam jest przed nami. No, mówię, wątpię, żebyśmy Aventadora dali radę wyścignąć. Zobaczymy, co się wydarzy. O nie! Jak tu teraz pojechać dobrze? Kurde, ciężko powiedzieć. Ja myślę, że tamci, co pojechali tak jakby dookoła, to dobrze zrobili, bo tutaj nie bardzo jest jak ominąć te wszystkie lasy. Ja chyba nawet w moim obecnym położeniu najlepszą drogę, jaką mogłem wybrać, wybrałem.
pojadę sobie asfaltem, a tamci pojechali przez taki gęsty las. Nie wiem dokładnie, gdzie jestem. Ale tu gdzieś jestem, no. Na moim ludzkowym radarze widać, że jeszcze została jedna mila do celu. Więc... no i tak, będziemy musieli niestety przejechać na drugą... no już koniec. Ale wow, byłem trzeci? Trzeci byłem, to nie jest tak źle. Trzeba było pojechać tam dookoła, w drugą stroną jakby. Ktoś pojechał asfaltem i dojechał do celu jako pierwszy, ale trzeci? Wow, to jest dobry wynik. Tak dochodzę do wniosku, że w tych początkowych etapach rozgrywki to nie ma za bardzo sensu wyzywać kogoś na pojedynek, wiecie czemu? Bo zobaczcie, jak bierzemy kogoś na pojedynek, to te pierwsze punkty, do których musimy dojechać, są dość bardzo oddalone, no nie? Zobaczcie, teraz musimy przejechać... no, mamy milę do celu, to nie jest aż tak daleko, ale czasami zdarzają się takie punkty, że mamy milę 700 do przejechania na przykład, nie? To jest sporo! I tak się zastanawiam, najlepiej chyba na początku, tak do powiedzmy pierwsze dwa etapy, to sobie właśnie tylko szukać samochodów, nie? No bo pierwsze dwa pojedynki to zdobędziesz sobie samochód z drugiego czy tam trzeciego poziomu, a bardzo łatwo jest wydropić sobie samochody na początku już z piątego, nie? Z jednej strony nie chcę brać na pojedynek takich, wiesz, graczy, którzy mają słabe samochody, a z drugiej strony najlepszą taktyką jest właśnie na początku chyba szukać dropów, bo one też tam występują dość często i dopiero tam w późniejszych etapach rozgrywki zacząć bawić się w pojedynki. To oczywiście, jeśli ktoś już ma doświadczenie w ogólnie w pojedynkach i w tym trybie, no bo jak ktoś nie zna mapy i nie wie co i jak, no to im więcej pojedynków stoczysz, tym będziesz lepszy. Ale jeśli ktoś już dużo tych pojedynków stoczył... o, zobaczcie, teraz mam jakiegoś Jaguara, nie? To chyba ten policyjny będzie. No i to nie jest dobre auto, umówmy się. A musiałem strasznie dużo czasu stracić na to, żeby się z tym gościem ścigać, podczas gdy ktoś już ma bowlera albo Mercedesa 6x6 w tym momencie, nie? A ja dopiero mam samochód z drugiego poziomu, także zobaczcie, wcale te pojedynki na początku nie są takie wskazane. Lepiej gdzieś tam pojechać sobie w jakąś miejscówkę, gdzie często spotykasz jakieś dropy i tam sobie poszukać czegoś z piątego poziomu, a później, wiesz, wyzywać graczy na pojedynek. I czemu ja w ogóle mówię wam o moich taktykach? O moich przemyśleniach tego typu, przecież ja z wami też tutaj gram, czasami trafię jakiegoś tam Maćka, jakiegoś tam Dawida, kogoś innego i no, przegrywam potem, bo wy znacie wszystkie moje triki. O co chodzi, cholera! Tym razem jestem zaskoczony na lokomotywowni. Jest tylko jeden dropik i to w dodatku to co ja mam. Chyba, że coś przeoczyłem i gdzieś jeszcze jeden dropik jest. W ogóle jestem chyba bardzo blisko strefy. Tu już jest chyba koniec strefy, no. Ja nie jadę tam. O, czekaj, tam daleko coś widzę, coś różowego. To może będzie jakiś fajny dropik dla mnie. No, w tych okolicach ja wydropiłem najlepsze auta, ale ktoś z was mówił, że w gęstym lesie znalazł od razu poziom 10. No ja poziomu 10 w dropie nie znalazłem ani razu, ale tu mamy jakieś dwa. O, zobaczcie, mamy golfa z 4 poziomu. Zabieramy. Jeszcze nie wiem, co w tym drugim dropie jest, ale sobie pyk, bierzemy. Mamy golfa i jak się okazuje, ma chyba napęd na 4 koła. Ja zawsze myślałem, że golf tylko napęd na przód. Ktoś tam widzę, że z prawej atakuje. O, proszę bardzo, gościu! Akura NS, co jest? To jest chyba największy drop, jaki miałem kiedykolwiek. No i zobacz, teraz mamy sobie taki dropik. Już mamy szybkie auto, nie? I teraz możemy wyzwać kogoś na pojedynek i już będziemy mieli poziom 10 samochodu. O kurde, ale tu się beznadziejnie jeździ na offroadzie. Dawaj, dawaj, tam mamy jakiegoś wataszkę. Ciśniemy za 9 poziom, koleś. No i widzicie, dropy zaczynają akurat, kurczę, strzał 1 na 1000, ale opłaca się te dropy szukać. Chociaż nie wiem, czy gościa uda mi się pokonać, bo ta akurat strasznie słaba jest na offroadzie. A jesteśmy... o Boże, tym się nie da jechać do przodu. Ale zobaczymy, o, gościu ucieka przede mną. Ucieka. Będziemy musieli jakoś tak... mam nadzieję, że uda się taki pojedynek zrobić, żeby jechać asfaltem.
No nic, ja chcę mieć 10 poziom, muszę go pokonać. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Ty, on wyjechał poza strefę, gościu. Ty żyjesz pod kamieniem, tu zaraz cię zje. Ci nie da do przodu jechać po tym offroadzie. Ja pierniczem. Weź, co z tym samochodem się dzieje? Ej, naprawdę, jest strasznie. Ja będę tu jechał wzdłuż strefy, bo on i tak musi tu przyjechać. Co on robi? Czemu uciekasz, gościu? Daj mi ten 10 poziom i spoko. Zaczniesz sobie od nowa, meczyk, no o co chodzi? Tutaj będzie bardzo wolno strefa się zmniejszać. Gdzie on jedzie? On tam jedzie po jakiegoś dropa. Dobra, jadę za nim. Ale wiecie co, on może ze mną wygrać, bo ja mam, bo tym autem mi się bardzo źle jedzie. Dobra, Jaguara, to ty gościu nie weźmiesz. Chodź, chodź już, to i tak cię nie ominie. Kurde, patrz co się z moim autem dzieje, nie mogę do przodu jechać. Jest strasznie. Jest strasznie, dobra, zjedźmy na ten asfalt. Na asfalcie jest w porządku, wiadomo, ale jak będę musiał jechać po offroadzie, to ten gościu mnie rozwali. On weźmie moje auto z 9 poziomu. Beznadziejnie się tym jeździ. Dobra, tutaj coś się zgubił. No chodź już. Jezu, gościu, ty ze mną wygrasz. Super auto wygrasz. Chcę ci auto oddać, o co biega? Patrz jak ucieka. Dawaj, 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 mogę. Dobra. On ma drugi poziom. Okej, okay, okej, okay, musimy zawrócić. No mówię wam, on mnie jeszcze może pokonać, to nie są żarty. Ja nie żartuję teraz. Mi się bardzo źle tym autem jeździ. On się już poddał? Chłopie, jedź! Ty mnie rozwalisz! Ty mnie rozwalisz, ja nie mogę jechać na przełaj. No muszę jechać drogą, bo przecież na przełaju to się zaraz rozwali to auto. Jakieś kontry, jakieś latanie bokiem. Tu trzeba szybko, jak najszybciej pokonać jakiś śwież. Straszne to auto jest, dobra. Spróbuję jak najbardziej stabilnie, może nie będę gazu do końca dociskał. Jakoś stabilniejsze będzie. Patrz, gościu, on mnie pokona, ja wam mówię. Ale chłop się chyba poddał. Dobra, mila. I mamy na szczęście asfaltem, ale gdyby to było gdzieś na przełaj, mówię wam, latanie boczkiem cały czas. Cieszyłem się, że to auto mi wpadło, ale bardzo się cieszę z tego, że po prostu mam ten poziom już, nie? A ja tak mówiłem, no mi się nigdy 10 drop nie zdarzył. A wy mówicie, że się wam zdarzył, a tu proszę 9. What? Kurde. Patrz, patrz, patrz. Już dolecę bezwładnie. Udało się. Ej, ale naprawdę on miał spore szanse, żeby ze mną wygrać. Jakby się tam pozbierał trochę, to by ogarnął. Ogarnąłby to. Dobra, 10 po... What? Co? Ej, faktycznie jest Bugatti Veyron na 10 poziomie. Co ty dajesz? Dobra, kto się chce ze mną ścigać? Siemaneczko, siemaneczko. Chcesz się ścigać, boy? Zobacz. Dobrze to ogarnął, trzeba tutaj zawrócić. O kurde, o kurde. Patrz, jeszcze mnie porobi. Nie, niemożliwe. Nie dam mu. Dawaj, Strugatti, jedź. Porobił mnie Mercedesem. Ale miałem przez chwilę Bugattiego. Ej, no faktycznie nie wierzyłem, ale autentycznie jest Bugatti dostępny na tym trybie. Ale fajny był ten ostatni pojedynek, nie? Ja pierniczę. Widzicie, te ostatnie pojedynki są bardzo krótkie. I myślę, że na początku, następnym razem zastosujemy taką taktykę, że nie będziemy na początku z nikim się ścigać. Zrobimy może jeden pojedynek kupa kontra kupa, tak jak teraz, ale będziemy liczyć tylko i wyłącznie dropy. Jak coś fajnego wydropimy, to robimy ten poziom 10 i ścigamy się wtedy i przegrywamy i od nowa mecz. Ja pierniczę. Bugattiego straciłem, no. Bugatti, gościu, pierwszy raz Bugatti miałem na tym trybie.
O mój Boże. Moi drodzy, ja idę ćwiczyć dalej Illuminatora, a wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że poprawiłem wam trochę humor i że parę ciekawych taktyk wam zdradziłem dzisiaj, takich moich przemyśleń na temat tego, co można w Illuminatorze zrobić. Ach, mini Cooperem to można zobaczyć. Najlepiej. Także co, trzymajcie się i do następnego. Chaos! Hey,